Ja jak zaczynałam jeździć na nartach, to z tego co mi wiadomo, miałam jakieś 5 lat. I to kupić narty prywatnie było bardzo ciężko. Ja pamiętam gdzieś tam jakieś narty Polsport, które udało mi się przez nie mi, tylko moim rodzicom kupić po wielkich znajomościach. Jak tata przyniósł je do domu, to były tak z 20 cm ode mnie wyższe, no ale innych nie było. W momencie policzyłam, że byłam 320 dni w roku poza domem. Znaczy, śmiali się ze mnie moi rodzice, że ja opowiadałam koleżankom w szkole, że ja będę miała szkołę narciarską, a tak naprawdę jeszcze w ogóle nikt o tym nie wiedział i nie mówił. Jeszcze stoku nie było. Zobaczcie, jak się przesunie, panie redaktorze, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, dawnośmy się nie widzieli. Co my tu będziemy robić? Co my tu mamy? Tak. Po pierwsze się napijemy. Tak. Przede wszystkim to witamy wszystkich, którzy będą nas oglądać, naszych wiernych fanów, można powiedzieć, z jednej strony, z drugiej strony klientów, którzy często odwiedzają nasz ośrodek narciarski, bo znajdujemy się w tym momencie w karczmie Nosal, w Centrum Szkoleń Narciarskich. Nosal. Też Nosal, właśnie. Nie wiem, Michał, czy oni nas tak przyjeżdżają oglądać, czy oni tu przypadkiem nie za tym miśkiem tak jadą, tym naszym miśkiem z tramusiem, bo ktokolwiek mówi, dlaczego tu przyjechał, no to właśnie przyjeżdża dla niego, także my chyba jesteśmy już obecnie teraz w tym wszystkim dodatkiem i tłem. Tak. No to co, no pomysł całej tej inicjatywy, którą teraz tutaj zaczynamy, to jest taki, żeby właśnie porozmawiać sobie na jakieś tematy takie ogólnonosalowe, misiowo-stramusiowe. Może też wyjdziemy gdzieś tam troszkę w stronę historii tego, jak to się wszystko zaczęło. No i też właśnie do Was mamy takie pytanko, może jakiś pomysł, jakiś... Temat, czego nie wiecie. Właśnie, na przykład. My wiemy, a wy nie wiecie. Jeżeli nie będziecie wiedzieć, to zawsze możecie zapytać, a my zrobimy kolejny podcaścik, żeby wam temat, na to pytania odpowiedzieć. Tak, więc to będzie raczej taka luźna rozmowa na różne tematy. Tak jak zobaczymy, rozmawiamy na zakończenie tak, sezonu. Na przykład. Jedynie to, co jest w kubeczkach, się troszkę zmieniło tym razem, ale tak. Poza tym formuła zostaje taka sama. No to dobrze, Kasiu, to może na początek trochę byś powiedziała o sobie, bo ja na przykład, mimo że się znamy już długie lata, no to w sumie jakoś tak specjalnie dużo o tobie nie wiem, oprócz tego gdzieś tam coś tam wyczytałem, tak? A jednak no trochę się tego uzbierało, bo jak tak patrzyłem, no to wiesz, większość osób cię kojarzy jako szefowa szkoły narciarskiej, ale tych zasług i osiągnięć i tam różnych sukcesów jest dużo więcej, więc może parę słów na początek o sobie. Tak naprawdę o sobie z perspektywy nart, tak? Z perspektywy nart, tak, z perspektywy no. życia i całej drogi do tego momentu, w którym teraz jesteśmy. To wszystko lata, tak? Długie lata, bo tak naprawdę pierwszą styczność z nartami ja myślę, że miałam troszkę później niż obecnie teraz mają dzieci. Jak wiemy, od iluś lat ten początek przygody z nartami znacznie się obniża, a wpływ na to ma na pewno sprzęt, jakim teraz dzieci dysponują i świat dysponuje. Ja jak zaczynałam jeździć na nartach, to z tego co mi wiadomo, miałam jakieś 5 lat i to było wcześniej. Jak na te czasy to było wcześniej. Mhm. Uciekałam z domu mamie, szukałam górek i pagórków, byle co, byle trochę strome było i na tych nartach można było pojeździć. I te narty wyglądały no nieco inaczej. Teraz takie narty, jak ja i moi rówieśnicy gdzieś tam zaczynaliśmy tą przygodę, to były zwykłe plastiki z przyczepionymi jakimiś albo metalowymi, albo skórzanymi paskami. Butów narciarskich ja też z tych takich najmłodszych czasów nie pamiętam. Pamiętam natomiast znakomicie moje niebieskie kalosze. One były zawsze ciepłe, nigdy nie przemakały.
płakały. Nie przypominam sobie, że było mi w nich zimno, a zimy dawniej były srogie. O, tak. Teraz jak ktoś mówi minus 10, minus 5 i mu zimno, bestia ze wschodu nadchodzi. A ja sobie przypomnę, że minus 20 to był standard tak naprawdę. Jak przychodził już listopad, to już wszyscy wiedzieliśmy, że jest zimno, że trzeba się ubrać i że będzie minus 20. Tak? Także to też na pewno się zmieniło. No ale właśnie te moje ucieczki narciarskie były dosyć popularne. Mama najpierw bardzo się denerwowała i szukała mnie gdzieś tam na pobliskich górkach. Natomiast potem już się przyzwyczaiła do tego faktu. Potem zresztą bardzo szybko rodzice zobaczyli, że gdzieś tam tą pasję do narciarstwa mam, że tą chęć jazdy na nartach mam ogromną. No i tak naprawdę od najmłodszych lat mnie wspierali. Gdzieś myślę, że pokłosem tego jest właśnie miejsce, w jakim się znajdujemy, a więc Nosal, bo Nosal nie od zawsze należał, że tak powiem, no właśnie, to na tych górkach i pagórkach do naszej rodziny. Oczywiście nie mówię o tym stromym stoku, który jest na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. On nigdy nie był naszą własnością, natomiast te wszystkie wyciągi małe, które w tej chwili są pod Nosalem, w większości faktycznie należą do naszej rodziny i to gdzieś jest praca tak naprawdę moich rodziców, bardzo duża i jakby w którymś momencie tata zauważył, że te narty gdzieś tam są ważne. Bardzo ciekawe, bo ja myślałem, że właśnie od samego początku już tutaj, czyli tak naprawdę miałaś bardzo łatwy start, bo tata miał stok, więc to co innego mogłaś robić. A tutaj, ja pamiętam, jak już, że tak powiem, te klimaty narciarskie gdzieś tam zaczęły się realizować, już tak można powiedzieć bardziej na poważnie, chociaż trudno to mówić na poważnie, ale była szkoła mistrzostwa sportowego, szkoła podstawowa, tam były klasy sportowe, klasy narciarskie i jeszcze pierwsza, druga, trzecia klasa podstawówki to jeszcze cały czas była jazda na wyciągach pod Nosalem ze szkołą, ale absolutnie nie na, że tak powiem, rodzinnych wyciągach. Te wyciągi oczywiście inaczej wyglądały, bo to przez lata też się zmieniało. Tak naprawdę na tym stoku, do którego w tej chwili dzieci są przyzwyczajone, na którym odbywają się te nasze kursy i zdobywanie odznak, na tym stoku właściwie znajdował się ten wyciąg, który teraz się znajduje. Była jeszcze jedna taka krótka, można powiedzieć, wirwirączka na tutaj pod głównym stokiem. No i tak naprawdę gdzieś w momencie, kiedy pojawiły się możliwości, że tak powiem, zainwestowania w te tereny, tata postanowił w tym kierunku pójść. I tak powolutku, że tak powiem, ten areał się zwiększał. No i w tej chwili mamy co mamy, tak? Jesteśmy u siebie, jesteśmy rodzinnie. No i to było fajne, natomiast ja pamiętam, jak jeszcze na wyciągu krzesełkowym, który należał do COS-u, ja gdzieś tam goniłam i pomagałam panom kasować bilety na takie dziurki, no bo oczywiście nie było tych czytników, nie było kart, były metalowe takie szczypce, był 10-przejazdowy karnet i tymi szczypcami się dziurkowało. Ja bardzo lubiłam im tutaj pomagać, oni mnie potem, że tak powiem, za darmo wpuszczali na wyciąg, także tutaj już jakby współpraca była od samego początku. Zresztą, co ciekawe, jest jeszcze kilka osób. Czy wtedy miałaś ile lat mniej więcej? Myślę, że gdzieś 6-7 lat. Już tak, ten. Tak, to okay. Był taki. No, zawsze ciągnęło mnie do nart, zawsze ciągnęło mnie do tras, do stoków. Czyli 5 lat startujemy z nartami, 6 lat już kasujemy na. Tak, na to, że tak powiem, od razu przerodziło się. Z tym czasem było radzić, dlatego że to jeszcze były takie czasy. Oczywiście, jak później pojawiły się możliwości dla moich rodziców, zakupu pewnych terenów, to dopiero się stało po jakimś tam czasie, po jakichś latach. Natomiast na początku też nie było kolorowo, też nas była czwórka w domu. Rodzice pracowali tak naprawdę na początku w państwowych firmach, więc gdzieś tam to trochę trwało. Wiadomo, że takim momentem kluczowym był ten czas zmian w Polsce, czyli tam okres lat 80. Wtedy
U wielu osób wiele się zmieniło, pojawiały się nowe możliwości, można było zakładać własne firmy. No i tutaj dopiero gdzieś tam pod względem właśnie tym takim, że tak powiem, finansowym rodziny coś się zaczęło zmieniać. Wcześniej myślę, że tak jak u wielu osób w Zakopanem, no nie było tak kolorowo. Czy czasy było po prostu radzić. No i sobie dzieci radziły, nikt im w tym nie przeszkadzał. No i to było fajne. Miałam koło siebie koleżanki, które równie jak ja cieszyły się z tego, co robią, czyli z tego, że mogły pójść na narty, z tego, że mogłyśmy coś, że tak powiem, wspólnie w zimie zrobić, więc w ogóle dzieciństwo było inne. Tak naprawdę te dzieci chowały się w tym śniegu, chowały się w fajnych relacjach, tak naprawdę uczyły się wszystkiego od podstaw. Na wszystko, co gdzieś tam miały pierwsze, przynajmniej w moim kręgu moich znajomych musiały sobie w jakiś sposób zapracować. A taką pracą było, na przykład pamiętam pierwsze stoper, bo chciałyśmy z moją przyjaciółką jeździć na czas, na nartach, więc postanowiłam kupić sobie stoper, tak? I ten pierwszy stoper tak naprawdę był wychodzony mocno, bo zbierałyśmy butelki, chodziłyśmy je oddawać do skupu butelek, tak? Pamiętam ten stoper wtedy 57 zł jeszcze przed, że tak powiem, dewaluacją kosztował. No i kupiłyśmy ten stoper i potem była jazda na czas, tak? Także to są fajne wspomnienia. No i tak gdzieś później to wszystko się kierowało. Była szkoła sportowa, były pierwsze zawody, nie zawsze kończące się sukcesem, ale były treningi, było wsparcie. Potem moi rodzice... Czyli to wtedy jest 9-10 lat? Czy tak, myślę, że to były te czasy, bo to już na pewno była klasa czwarta, piąta, czyli to tak 6, 7, 8, 9, 10 lat. To już zaczęły się takie, nazwijmy to, bardziej poważne tematy. Powstał klub narciarski, który otworzył mój tata, klub sportowy Tytan się nazywał. Ten klub tak naprawdę zrzeszał zawodniczki tak naprawdę z tego terenu, tak? Ja miałam koleżanki, one chciały jeździć na nartach, więc tata stworzył klub i, no i wspólnie sobie, że tak powiem, trenowałyśmy, jeździłyśmy i wszystko bardzo fajnie się zapowiadało. No później wiadomo, czym byłyśmy starsze, tym więcej, że tak powiem, było i treningów i w pewnym momencie ten mój świat i ludzi wokół mnie tak naprawdę kręcił się wokół tych nart, wokół sportu. Tak naprawdę wszystko się wokół tego kręciło, więc od początku gdzieś tam już tej takiej poważniejszej przygody z nartami cel był jeden, tak? Cel był jeden, chcę być najlepsza. No i gdzieś tam powolutku, krok po kroczku tak, do tego dążyliśmy. Tak, no tym bardziej, że też trzeba właśnie na to zwrócić uwagę, że to nie były czasy, gdzie tak dostępność tych wszystkich, po pierwsze sprzętu, tak. Po drugie jakichś możliwości treningowych, tak. Jakichś klubów, które by pewnie robiły to w taki bardziej profesjonalny sposób, to nie było łatwe, nie? Były kluby w Zakopanem, które miały sekcje narciarskie i na pewno te sekcje narciarskie tych klubów były większe niż teraz, bo to była Wisła Zakopane, to był WKS, klub taki wojskowy, to był Start, to był do dzisiaj istniejący AZS Zakopane. Było troszkę tych klubów i zrzeszały trochę dzieci, ale faktycznie no pewnie te kluby policyjne, kluby wojskowe, one dysponowały sprzętem. Jeżeli ja też byłam na początku jeszcze gdzieś tam w którymś momencie przed założeniem przez tatę klubu, można powiedzieć, prywatnego, byłam członkiem klubu Wisła Zakopane. Przez krótki okres, ale to też dawało możliwości dla wszystkich dzieci, nie tylko dla mnie, właśnie dostępności do sprzętu, możliwości treningu na jakiejkolwiek górce z wyciągiem, bo tych górek też nie było tak dużo, a te kluby wojskowe, milicyjne, one miały swoje górki, swoje wyciągi, więc te dzieci mogły tam trenować. Tak naprawdę kupić narty prywatnie było bardzo ciężko. Ja pamiętam gdzieś tam jakieś narty Polsport, które udało mi się przez, nie mi, tylko moim rodzicom, kupić po wielkich znajomościach. Jak tata przyniósł je do domu, to były tak z 20 centymetrów ode mnie wyższe, no ale innych nie było. Pamiętam
tam raz był jakiś komis, do dziś pamiętam, jak wyglądał, przy składnicy harcerskiej, tam jakieś atomiki fioletowe też były, ktoś pewnie przywiózł z jakiejś Austrii, sprzedawał, więc naprawdę walka o sprzęt jakikolwiek, to była walka. To nie było tak, że się idzie, wypożyczalni takich jak teraz mamy, nie było. Mhm. Więc tak naprawdę to też cieszyło, że wszystko było zdobyczą. Wiesz, Michał, to nie było tak, że dostałeś, miałeś i pojechałeś, że cię przywieźli na trening, że cię kupili narty, że tak naprawdę nos za tobą wycierali, jeździli. Nie. Musiałeś sobie przybiec na trening, wcześniej jeszcze zadbać o narty. Jak sobie zapomniałeś rękawiczek z domu, to sobie musiałeś po nie wrócić. I tak wszyscy działało, tym żyli, tak to działało. Czyli gdzieś ta selekcja po prostu już była na etapie takiego faktycznie zacięcia się, żeby... I to jest fajna uwaga, tak, taka selekcja naturalna. Faktycznie na nartach jeździły dzieci, które chciały. Nie było, na łyżwach jeździły dzieci, które nawet chciały. To na sankach jeździły dzieci. Według mnie, jak tak opisujesz tą sytuację, chciały tylko musiały być bardzo zdeterminowane, żeby to osiągnąć, tak, no nie? Bo tak. Tam... Właśnie widzisz, no to chcenie mogło się skończyć w pewnym momencie, kiedy jednak nie dało się zorganizować sprzętu, nie? Tak, sprzęt no, tutaj. Fajnie. Natomiast faktycznie te kluby gdzieś tam, one wypożyczały ten sprzęt, szkoła sportowa później też jakby dbała o to. Pamiętam narty Mladost, które przyjechały do nas z Jugosławii, bo szkoła sportowa współpracowała z jakąś szkołą sportową w Jugosławii. Może gdzieś tam wrzucę. Tak, Mladosty miały dwa kolory, jeden był kremowy, drugi był taki bordowy, pewnie się różniły twardością. No, było przeżycie, jak przyjechały z tymi niebieskimi zapięciami Tyrolią. Czy to jeszcze było przed Polsportami, czy wtedy jakoś tak równolegle? To było tak jakoś równolegle, ale Mladost wydawał się być... Najpierw mieliśmy Polsporty, później gdzieś, mówię, można było w komisach trafić, jak się miało dobre znajomości, jakieś narty marki Atomic czy Dynastar, bo te firmy już funkcjonowały. Natomiast faktycznie takie pierwsze nowe zagraniczne narty, które się wydawało, że są wyższej klasy, to ja pamiętam te Mladosty. Ja nawet teraz sobie, jak to mówię, ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że wiesz, że ja tą nazwę pamiętam, bo to ja już było kupę lat temu. Tak, o tych nartach nigdy później nie słyszałam. Także to było fajne, duże znaczenie mieli, myślę, że to teraz też istnieje, ludzie, którzy nas otaczali, WF-iści, którzy nas wspierali, ja WF-y w szkole. Do dziś pamiętam jako super zajęcia, na które wszystkie dzieci chodziły. Teraz nie chodzą, teraz nie chcą chodzić. Nie wiem, czy te WF-y są mniej atrakcyjne, czy po prostu... Być może jest tyle aktywności pozaszkolnych, że też rodzice jednak skupiają się być może na innych, bardziej takich sprecyzowanych, konkretnych, określonych zajęciach w konkretnych dyscyplinach, ale na WF-ie dużo się robiło, wiesz? Grało się w piłkę, czyli cały ten okres przygotowawczy. Robiło się różnego rodzaju motoryczne, jak teraz to z perspektywy czasu widzę, i ćwiczenia, i zabawy. Dzieci to cieszyło, ale my cały czas coś robiliśmy. Tak naprawdę każda przerwa to było wyjście na boisko, wyjście na salę. Cały czas te dzieci coś robiły. Skakałyśmy w gumę, skakaliśmy na skakankach. Jak ja sobie teraz wezmę skakankę i zaczynam skakać, to się męczę, tak? Zaraz się z nas męczymy, sapiemy sobie, myślę, jak ja mogłam skakać 3 godziny na przykład po lekcjach na skakance albo w gumę, tak? Egzaminki i takie różne inne fajne rzeczy. Ale myślę, że tak powiem, gdzieś tam te pokolenia końcówki lat 70., roczniki 80, coś, one jeszcze pamiętają takie czasy. Później już faktycznie to się zmieniało, a teraz tak naprawdę mało tego widać. Jak idę do jakiejś szkoły podstawowej, to ja nie widzę dzieci, które by skakały na skakankach, skakały w gumę, czy grały w piłkę na boisku. Natomiast grają na smartfonach. I to też się zmienia i dlatego tej selekcji naturalnej być może dlatego też nie ma, nie? I jakby też jest już takie podstawowe przygotowanie fizyczne do nart dla dzieci inne. A później... Właśnie, czyli tutaj teraz, bo tak teraz, żeby uporządkować, no to ten Tytan właśnie tutaj mamy klubik, tak? Tak. To tam pierwsze sukcesy już się pojawiają. Tak. I tam to, co fajnie powiedziałaś, mi się to bardzo spodobało, chcę być najlepsza. Tak. I każdy chciał być najlepszy. No to tak, nie były tylko moje marzenia. No. To były marzenia tak naprawdę każdego, który podjął decyzję, że chce trenować po to, żeby startować w zawodach. Każdy chciał być najlepszy.
Ale ta rywalizacja była fajna, zdrowa. I dużo się działo, dużo fajnych rzeczy się działo. Ale tak naprawdę na poważnie, to myślę, że zaczęło się w okolicach młodzika, drugi rocznik młodzika, początek juniora, czyli podstawowa ósma klasa i liceum. Tutaj już też trzeba było podejmować decyzję, tak? No bo albo w podstawówce kończymy z nartami i skupiamy się na nauce, albo idziemy znowu do liceum sportowego, tam uczymy się tak naprawdę z takim indywidualnym tokiem nauczania, tak? Czyli nie jesteśmy codziennie na zajęciach, bo trenujemy, bo wyjeżdżamy na różnego rodzaju zgrupowania, to zresztą do tej pory też funkcjonuje. I ustawiamy się w kierunku sportu, tak? Albo po prostu wybieramy inne licea, inną drogę w naszym życiu, więc już na poziomie ósmej klasy dużo moich koleżanek i kolegów jednak poszło w kierunku tym naukowym, a jakaś tam część gdzieś tam dalej w kierunku sportowym. I to różne były sporty, bo to nie tylko narciarstwo, ale łyżwiarstwo, biegówki. To wszystko były sporty, które gdzieś tam można było uprawiać, będąc w szkole mistrzostwa sportowego czy w liceum sportowym. I w liceum tak naprawdę było bardzo poważnie, już, że tak powiem, z klubu przeszłam do kadry narodowej. Nie pamiętam, który to był rok, ale podejrzewam, że w okolicach 93-94 to mogły być te lata, kiedy jako taka w sumie wchodząca juniorka do rywalizacji zdobyłam z seniorami Mistrzostwo Polski tutaj na Nosalu. To był taki szok, taki pierwszy, taki jeszcze dodatkowy bodziec, w sensie, że ze starszymi. Aha, no bo jednak tak, rozumiem. Oni byli starsi. Czy to były po prostu zawody dla starszych? Młodzicy, młodziki mogły wystartować? Nie, jest młodzik, junior, do tej pory jest taka jakby hierarchia i takie ułożenie i potem jest senior, no i już seniorzy rywalizują w zawodach Pucharu Świata, rozumiem. Tak, to już jest ten, już jakby senior, to jest senior. Tak się nazywa ta grupa, że tak powiem, docelowa zawodników sport profesjonalny. No tak, właśnie mówisz, że ty byłaś juniorką jeszcze wtedy i wystartowałaś? I oni, juniorzy, mogli rywalizować na Mistrzostwach Polski, tak, z seniorami. No oczywiście, no te szanse były, wiadomo, że takie małe w sumie, ale faktycznie, jak ktoś był dobry, to mógł gdzieś tam zawalczyć. No i tutaj się udało i tych Mistrzostw Polski później też było kilka. Wcześniej te, że tak powiem, wyniki głównie tutaj na tej naszej krajowej arenie, bo to też nie były takie czasy jak teraz. Wyjazd gdzieś na zgrupowanie do Austrii, też zaraz o tym powiem, jak wyglądały te wyjazdy na lodowce. To pewnie nie było takie jak powiedzmy w latach 70., kiedy chociażby, nie wiem, trenowała Ewa Grabowska czy Tlałki. To nie było aż tak trudne, natomiast to dalej nie było takie bardzo łatwe, tak? To nie było tak, jak teraz sobie każdy może wyjechać tak naprawdę, jeżeli ma finanse na zawody, gdzie chce i w tych zawodach wystartować, tak? Także głównie to były zawody w Polsce i tutaj, że tak powiem, na tym podwórku własnym, czyli w Polsce, te wyniki były całkiem niezłe tak naprawdę w każdej kategorii, czy młodzika, czy juniora, czy później seniora. No te tytuły, te najwyższe tytuły, czyli Mistrzostwo Polski, gdzieś tam zdobywałam. Ja głównie, że tak powiem, już później skupiłam się na dyscyplinie technicznej, czyli slalomie, wtedy jeszcze specjalnym, tak się nazywał, slalom specjalny. Teraz to jest po prostu slalom. W slalomie gigancie też przez jakiś czas te wyniki były całkiem dobre. No i tak to wszystko fajnie się toczyło tak naprawdę do końca liceum, do pierwszego roku studiów. No i tu był kolejny etap. Tu trzeba było podjąć kolejne decyzje, co dalej.
No niestety w Polsce ten system szkoleniowy nie jest takim systemem, jakbyśmy chcieli, żeby był. Po prostu no, mogę powiedzieć, że w narciarstwie alpejskim go nie ma. Kompletnie nie ma go do tej pory. Dlatego jak już się wchodzi, że tak powiem, już na te najwyższe poziomy, gdzie chce się rywalizować z zawodnikami klasy światowej, czyli Puchary Świata, Puchary Europy, które jakby poprzedzają Puchary Świata, no to tu już w dużej mierze no, potrzebne jest wsparcie Polskiego Związku Narciarskiego, potrzebne przede wszystkim wsparcie finansowe, tak? I już takie no, mocne ukierunkowanie się i nastawienie na to, bo tak naprawdę jak już ktoś zaczyna rywalizować w tych zawodach Pucharu Świata czy Pucharu Europy, to tak naprawdę no, w domu nie przebywa. To jest wieczne podróżowanie, to jest trenowanie gdzieś tam na wyjazdach. To jest tak naprawdę, ja w którymś momencie policzyłam, że byłam 320 dni w roku poza domem, na 365, czyli i to wszystko jakby za własne, bo dostawaliśmy jako klub od, czy tam kadra od związku jakieś pieniądze, natomiast to były cały czas jeszcze, w tym było cały czas dużo jeszcze, że tak powiem, własnych inwestycji, własnych pieniędzy. I tak naprawdę w związku z tym, że ja zawsze wiedziałam, czego chciałam, zawsze wiedziałam, że wóz albo przewóz. Nie bujamy się po jakichś akademickich zawodach, nie przeżywamy tego życia, nazwijmy to takiego zawodowego, profesjonalnego, tak, żeby jakoś te lata przeleciały, tylko albo idziemy w określonym kierunku, czujemy, że to jest dobrze, no albo szukamy jakiegoś innego. I tak się stało właśnie, jak zaczęłam studiować. Niestety te kadry narodowe w Polsce, one zaczęły się troszkę sypać. Bardzo mocno się posypało finansowo, jeżeli właśnie chodzi o związek. Przez rok działo się tak naprawdę źle, to no, wpłynęło tak naprawdę na cały zespół, na całą naszą kadrę dziewczyn, tam nas było chyba 5 czy 6. I no, ja gdzieś tam podjęłam taką decyzję, że no nie widzę tego, żeby to oczywiście to nie było takie szybkie, bo myślę, że ten cały proces gdzieś 2 lata trwał, no ale trzeba było podjąć decyzję. Tutaj robiąc tak, jak robimy, no nie ma szans, żeby być wysoko, tak? Więc trzeba było się zastanowić, co dalej robić, a ja zawsze wiedziałam, że chcę prowadzić tak, szkołę narciarską. Tak, no ja nawet śmiali się ze mnie moi rodzice, że ja opowiadałam koleżankom w szkole, że ja będę miała szkołę narciarską, a tak naprawdę jeszcze w ogóle nikt o tym nie wiedział i nie mówił. Jeszcze stoku nie było. Dlatego ja zawsze chciałam uczyć dzieci i gdzieś tam no, te marzenia się spełniają. I gdzieś tam nawet takie hasło przez chwilę mieliśmy, spełniamy narciarskie marzenia, bo ja gdzieś tam miałam możliwość spełnić te swoje marzenia. No i teraz to gdzieś tam wszystko, mam nadzieję, procentuje, idzie w tym kierunku i tak naprawdę no, w tych nartach, no jakby nie było, siedzę już, matko, już mam trochę lat, no ale już chyba z 35 albo 6, bo mamy 2021. No trochę lat na tych nartach już spędziłam. No. Nie, no fajnie, ale widzisz, no to też jest ciekawa tutaj teraz jakby historyjka taka trochę na ten rok, że właśnie w momencie, kiedy zaczęło być w jednym miejscu ciężej, albo by się wydawało, że potykamy na mur, no to stwierdzasz, że nie zastanawiasz się, o nie, no nie, że wiesz, że jest źle, że nic więcej się nie osiągnie, tylko po prostu szukasz jakiejś innej drogi, nie? Tak, no pomimo, że była to pasja, ja tak teraz o tym łatwo mówię, ale ja pamiętam moment, kiedy tak naprawdę było to dla mnie bardzo trudne, bo pierwsze to było podjąć decyzję, że już profesjonalnie no nie będę, bo nie mogę tego robić, bo do niczego dobrego to nie prowadzi, no to później było jeszcze, myślę, że rok to trwało, takie zmierzenie się już z tą podjętą decyzją, bo tak naprawdę, no wyobraź sobie, że tak jak powiedziałam, no ponad 300 dni w domu w roku poza domem, a nagle budzisz się, tak. I sobie jesteś codziennie w tym samym miejscu, tak naprawdę nie masz 2 treningów dziennie, więc musisz sobie w tej chwili ten czas w jakiś sposób zagospodarować, musisz coś robić. Po prostu zrobiła się luka, którą no, bardzo szybko trzeba było wypełnić. I myślę, że też dlatego ze szkołą tak później fajnie, dobrze poszło, bo że tak powiem to... Po prostu musiałaś przerzucić całą tą energię na coś innego, nie? I to się w 100% udało zrobić. I w ogóle sport, jak teraz tak z perspektywy czasu patrzę, myślę, jest dobrym też takim no, elementem wychowawczym, bo dużo wnosi w taki charakter w życie człowieka. Jak już
profesjonalnie ten sport uprawiasz, to tak naprawdę jesteś no, bardzo przyzwyczajony do ciężkiej, regularnej pracy. Czasami, bardzo często zresztą, napotykasz na przeszkody, niepowodzenia i idziesz dalej, tak? I właśnie, czyli ta nauka tego, jak sobie radzić z porażką, nie? Tak, tak. Tak, no. No zresztą nie bez powodu się mówi, że wielu sportowców jest bardzo dobrymi potem przedsiębiorcami, co akurat tutaj jest idealnym przykładem. Zawsze mówili, że ludzie po AWF-ie sobie świetnie w życiu radzą. Tak. Ja oczywiście miałam możliwości, żeby realizować swoje pasje i tutaj tak naprawdę jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, którzy zawsze, myślę, że nie tylko mnie, ale ja mówię o sobie, natomiast moje siostry tak samo wspierali w swoich działaniach i ja miałam możliwość realizacji tego wszystkiego, ale jak obserwuję na przykład moich kolegów i koleżanki, którzy wyszli ze sportu, którzy no być może no, nie byli jakimiś, nie wiadomo jakimi asami w nauce, ale zawsze sobie radzili. To i widzę ich teraz, jak sobie radzą, no to myślę, że fajnie, że jednak ten sport to nie był taki czas tak naprawdę stracony, nawet jak w nim nie wyszło, bo pod względem właśnie takiego charakteru, radzenia sobie z przeciwnościami losu, radzenia sobie ze stresem, bo każdy start to stres, tak? Stoję na starcie i się częsę i muszę ten strach pokonać, ten stres pokonać. No i tak potem jest w życiu, nie? Są różne stresy, albo się poddajemy, wycofujemy, albo jesteśmy nastawieni, jesteśmy przygotowani. Tak coachingowo wsiadamy na ten stres tak. i go pchamy dalej, dokładnie. Tak. I szukamy rozwiązań, no bo jak nie tędy, to tędy. I zawsze to się musi jakoś udać, no. A te czyli mówisz, że to nie było na tej zasadzie, że po prostu skończyłaś zawodnictwo takie typowe i tak sobie już spokojnie zaczęłaś działać w biznesie, że tak nie, powiem. Pytasz o to, czy to było łatwe, czy to było tak? takie, tak, że nie, tak by się to, wydawało, no nie, że po prostu wiesz, tutaj treningi i tak dalej i nagle tak. po prostu by się wydawało, dobra, nie spieszy mi się jakby, mogę sobie troszkę odpuścić, a tu nie, od razu jest w potem, drugą zupełnie tak, w drugą głęboką stronę, wodę, tak, no drugą głęboką wodę i pamiętam jako w sumie no młoda osoba, bo miałam chyba 2001-2002, w przyszłym roku będzie 20-lecie szkoły, naszej szkoły Strama. No to w 2001 ja miałam 22 lata, jak zaczęłam prowadzić szkołę. Ta szkoła miała od razu no, 50 paru instruktorów i to no, możesz sobie wyobrazić, to wszystko byli ludzie 20-30 lat starsi ode mnie. To byli moi trenerzy czasem, z którymi wcześniej spotkałam się gdzieś tam na tej drodze i w sporcie, czyli i w szkole sportowej. 2001-2002. To była zima 2001-2002. Okay. To był start szkoły. Sezon 2001-2002, tak. Okay. No, ale jak wiesz, czego chcesz, to się udaje. Tak się mówi, że jak człowiek wie, czego chce, to wszystko działa na jego korzyść. I faktycznie tak było, że jeżeli jesteś przekonany do tego, że coś chcesz robić, masz, jakby to nazwać, taką pewność siebie, że to, co robisz, to może nie robisz tego najlepiej na świecie, ale wiesz, co robisz, to się udaje. Mhm. To się udaje i to mówię, jak mam różnych swoich znajomych, których znam od lat, od dziecka, którzy też mają silne charaktery i właśnie mają takie podejście do życia, to faktycznie im się dużo w życiu udało. Mhm. I to wyszło w podstawie ze sportu. Ze sportu, z domu, z wychowania, z wielu rzeczy, z którymi trzeba sobie było poradzić. No było na pewno było inaczej i kurczę, miało to fajny wpływ na, że tak powiem, na przyszłość i osobowość każdego z nas. Nie wiem, jak to teraz będzie. Nie wiem, jak będą te nasze dzieci, wiesz? Mi się wydaje, że fajnie, żeśmy zaczęli taką ten. Może teraz zrobimy koniec pierwszego odcinka. A może i tak. Ten, o tych następnych tam szkółkowych sprawach będziemy rozmawiać. No
w kolejnym odcinku, tak? Dobrze, tak no, zróbmy, więc... Michał. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, super. Wielu rzeczy dowiedziałem się, o których w ogóle nie miałem pojęcia. Tak jak mówiłem na początku właśnie, no, znamy się już dość parę lat. Człowiek zaczyna o sobie mówić na starość, Michał. Wiesz, powoli jak się zbliżamy, to zaczynamy mówić. Bo jak jesteśmy młodzi, no to nie bardzo tam, nie mamy nawet czasu o tym, żeby pomyśleć o tym, co robiliśmy, skąd co się wzięło, nie? Natomiast jak już gdzieś tam wchodzimy w pewien wiek, to, no to oglądamy się za siebie i patrzymy, co te lata nam przyniosły. Pewnie, że jeszcze dużo przed nami, nie? Ale gdzieś tam z wiekiem też przychodzą pewne podsumowania, tak? I patrzenie tym na to, co było dobre, tym bardziej fajnie, że to nagrywamy. Będzie dla potomnych do podsumowania. Tak, a was, drodzy widzowie, prosimy o włączenie się w dyskusję, o to, żeby właśnie zadawać pytania, skomentować, może właśnie podzielić się z kimś tymi historiami, bo ja myślę, że to są takie unikalne rzeczy, jakby nie patrząc. No i jeśli się wam podobało, to oczywiście dajcie lajka, może udostępnijcie, będzie nam bardzo miło, będziemy widzieć, że to ma jakiś sens. Że to kogoś w ogóle interesuje, tak. Michał. O to właśnie chodzi. Bo ciebie zainteresowało, wiesz, tak, bo ty jesteś w świecie narciarstwa i ty się tym interesujesz. Ja myślę, że tutaj więcej się takich osób znajdzie. No, tak. Teraz jest dużo tych zawodników, wiesz, takich z licencjami i tych profesjonalnych, to tak, sportowców, no to więc będą, ja myślę, że będą ciągnąć, tak, zwiększyło nam się tak, grono słuchaj, i publika. Wiesz, mamy okay. Te, jako ci przodujący musimy tworzyć no to dobra, porządne zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dobra. Dziękujemy bardzo.